Witraże, czyli szklane, kolorowe obrazy, często zdobią okna naszych kościołów. Przedstawiają postacie świętych i błogosławionych. Na witrażach zobaczyć też można sceny biblijne i sceny z życia kościoła. Najbardziej znany witraż w Polsce przedstawia Boga Ojca. Można go zobaczyć w kościele ojców Franciszkanów w Krakowie. Jego autorem jest znany polski artysta Stanisław Wyspiański. Piękno witrażu najlepiej widać w słońcu, które prześwieca przez kolorowe szkiełka. Zanim jednak witraż zawiśnie w oknie kościoła, przez wiele dni powstaje w pracowni. Jak powstają witraże? Zanim witrażysta przystąpi do pracy przy witrażu, musi powstać projekt, czyli rysunek tego, jak witraż ma wyglądać. Jeśli projekt wszystkim się podoba, można przystąpić do pracy nad witrażem. Na projekt nakłada się przezroczystą kalkę i obrysowuje czerwoną kredką po liniach, jakie są zaznaczone na projekcie. Teraz linię z kalki przenosi się czarną kredką na karton. Każdy kawałek dostaje swój numer, tak by przy dalszej pracy witrażysta nie pomylił się, układając je w odpowiednich miejscach. Kolejny etap to szablonowanie, czyli wycinanie poszczególnych elementów witrażu z kartonu. Wycięte kawałki układa się na kalkę, przez którą wcześniej przebijany był witraż. Teraz witrażysta, patrząc na projekt, wybiera odpowiedniego koloru szkło. W pracowni witrażu można znaleźć wiele kolorowych szkieł. Każdy kolor znajduje się w odpowiedniej przegródce szafki. Kiedy szkło jest wybrane, każdy szablon kładzie się na odpowiednim kolorze i następuje krojenie. Specjalnym przyrządem, tak zwanym diamentem, wycina się odpowiedni kształt. Gotowe kawałki znowu układa się na kalce. Kolejny etap to oprawianie witrażu. Za pomocą ołowiu łączy się wszystkie elementy, a następnie wygładza.
Teraz witrażysta rozpoczyna lutowanie, dzięki któremu wszystkie elementy szklanego obrazka zostaną trwale połączone. Na samym końcu witraż trzeba oczyścić. I witraż jest gotowy. Teraz można powiesić go w oknie, żeby pięknie ozdabiał nasze mieszkanie.